Wydaje mi się, że pierwsza połowa nam troszkę nie wyszła z tego typu, że popełniliśmy kilka błędów indywidualnych w obronie. Aczkolwiek mieliśmy swoje szanse, przede wszystkim niepodyktowany rzut karny. Jeśli nie rzut karny, to Darek mógł strzelić tą bramkę, strzelić do pustej bramki, gdyż sędzia mu zagwizdał, więc odpuścił. No, szkoda tego trochę. Nie ułożył nam się ta pierwsza połowa, w drugiej goniliśmy wynik, chcieliśmy zdominować rywala. W pierwszej też mi się wydaje, że go zdominowaliśmy, aczkolwiek zaważyły nasze błędy w obronie. Weszliście dobrze w to spotkanie, bo na początku przeważaliście ten rzut karny, później też były sytuacje na 1-0, później nawet na 1-1. Tymczasem Zagłębie było dla Was bezlitosne. No, zgodzę się z tym. Powiedziałbym, że mecz do jednej bramki, tak mogłoby powiedzieć, że albo my, albo oni. No niestety oni strzeli tą pierwszą bramkę. Chociaż my zdecydowanie kontrolowaliśmy mecz, graliśmy piłką, chcieliśmy operować, cały czas mieć ten mecz pod kontrolą. Nie udało się z tego względu, że straciliśmy dwie bramki po błędach indywidualnych. Końcówka to już też było widać, że troszkę fizycznie siedliście, no bo ten maraton, także ciężko jest grać co kilka dni po 90 minut i żeby w 85 jeszcze wykrzesali. Natomiast walczyliście, był słupek, był strzał Miłosza Szczepańskiego, no trochę zabrakło. No nie zgodzę się, że byliśmy przygotowani fizycznie źle. Myślę, że bardzo dobrze wyglądamy. Gramy co 3 dni jako jedyna drużyna w tej lidze, więc sił nam w ogóle nie brakuje i od początku do końca jesteśmy nastawieni na zwycięstwo. Miłosz, na początku poprosimy Ciebie o podsumowanie tego meczu, zwłaszcza tych 45 minut, w których wystąpiłeś. No, co mogę powiedzieć? No niestety biliśmy głową w mur, stworzyliśmy sobie 3 takie fajne sytuacje, ale nie udało się ich wykorzystać, także szkoda, że przegraliśmy tutaj 2-0, ale wyjeżdżamy z głową podniesioną i walczymy w niedzielę o 3 punkty. No właśnie, wspomniałeś o tym, że waliliście głową w mur i to tak w drugiej połowie wyglądało, bo Zagłębie prowadziło 2 bramkami, no i nie należy się spodziewać, żeby nagle na was się rzucili, natomiast no, bardzo dobrze grali w obronie i tych sytuacji w drugich 3 kwadransach było jak na lekarstwo. No tak, nie było zbyt dużo tych sytuacji, no ale Zagłębie dobrze funkcjonowało tam w obronie, ale no niekiedy dochodziliśmy do tych sytuacji, może czasami brakowało tak jakby lepszego ostatniego podania lub przyjęcia, na przykład w moim przypadku, no ale co mogę powiedzieć, no nie załamujemy się, no i co, walczymy dalej. No właśnie, bo ja rozmawiałem po zwycięskim meczu ze Stalą Mielec, że czasu na świętowanie nie ma, jest kolejny mecz, a teraz po przegranej to dobrze, że ten mecz jest bardzo szybko, bo też nie ma czasu na rozpamiętywanie. Chrobry Głogów, od Chrobrego wszystko się zaczęło w rundzie jesiennej, także kto wie, mamy nadzieję, że taka seria również od tego meczu z niedzielnego się potoczy. Tak, my w to wierzymy, na pewno zrobimy wszystko, aby zdobyć 3 punkty u siebie.